Kręcę jeszcze, dobra? Dobra. Myśleliśmy, że jest fajnie przedstawić młodym ludziom wizję praw człowieka i uczynić ich bardziej zorientowanych na prawa człowieka w sposób bardziej nieformalny. Nie tylko wykładać w szkołach czyste regułki, tylko chcieliśmy ich zaprosić do takiego swoistego rodzaju zabawy, gdzie będą mogli sami na własnej skórze poczuć i zaangażować się w prawa człowieka. Myślę, że to jest bardzo ważny temat, który trzeba poruszać, a ciągle w szkołach jest za mało tego. Także po warsztatach, po tych 3 latach, które prowadzimy, przez które prowadziliśmy warsztaty z praw człowieka w szkołach, pomyśleliśmy, że chcemy to jakoś jeszcze uzupełnić, chcemy dać jakąś wartość dodaną do tego i stworzyliśmy ten labirynt. O tyle jest nam łatwiej. Czas jeszcze. Uczestnicy będą mogli zobaczyć zarówno jak czują się osoby niepełnosprawne, będą mogli się troszeczkę tak jakby wcielić w ich rolę, będą mogli zobaczyć jakie są nierówności między kobietami, między mężczyznami, będą mogli porównać to jak porównać nasze dzieci, które pracują, będą mogli zobaczyć jak pracują dzieci, jak są wykorzystywani dzieci, to jest prawo do tego film Mali Niewolnicy. Też będzie porównanie z europejskimi, będzie porównanie z dziećmi, którzy po prostu wstają rano i jedzą śniadanie. Będzie porównanie z dziećmi, którzy wstają rano i muszą od razu iść do pracy, pracują 18 godzin dziennie, codziennie. Co będzie na pewno, chcemy duży przekrój, chcemy pokazać prawa mniejszości. Chcemy pokazać, że nie tylko tradycyjna rodzina powiedzmy jest ważna, jest znacząca i ma prawa, ale także również rodziny homogeny, także. No, no w